Uwaga! Niniejszy film może zawierać treści wulgarne, sprośne lub przez niektórych ludzi uważane za nieprzyzwoite. Jeśli masz słabe uszy lub nie masz ukończonego 18 roku życia, to zaprzestań oglądania dalszej części filmu. Hej, witam Was serdecznie bardzo w kolejnym odcinku na kanale Slater City TV. Zaczynamy czwarty odcinek z serii Zagrajmy w Prince of Persia. Dusza wojownika oczywiście. Dobra, lecimy dalej bez większego pierdolenia. Tylko w którą stronę? Oto jest pytanie, bo już zapomniałem, z której strony przyszłem, ale chyba tędy. Jak mi się wydaje. Tak, tutaj widzę kładkę na samym dole, jakbym tak... O! Zaraz zobaczymy. Tak, jesteśmy centralnie nad kładką, więc wpadamy. Hop. Dobra. Uwaga, będzie trzeba skakać. I skakujemy. Dobra. Ja tu mam trochę utrudnione zadanie z tym, bo u mnie słońce trochę grzeje za oknem, niestety pada tutaj aż, więc mało co widzę przez ten ekran w kompie. Ale myślę, że jakoś sobie dam radę z tym. Jak się trochę bardziej wpatrzę, to jest ok. Dobra. Robimy kilka salt, skoczymy dalej w takim razie. Tam nic nie będzie. Na górze. Dobra. Okej, okay. Gdzie my doszliśmy? Doszliśmy na drugą stronę tego. Potem wnoszę, że raczej do góry trzeba iść. Dobra, i teraz pytanie tylko, czy ja mam... Czy ja mam to? Nie, zaraz. Kij, spróbujemy tędy. Na samej górze, na samym dole znaczy. Dobra. To nie pomogło. Sekundę, pomyślmy. Zaraz, pójdziemy jednak tędy. Oj, a nie mogę. Aha, okej. Okay. To trochę bez sensu w takim razie. Tak ja mam tam skoczyć. Aj, nie wiem, kurde, co ja zrobiłem. Dobra, nie, chyba już wiem, o co chodzi. Trochę zjebałem sprawę. Ale to nic, nie poddajemy się, lecimy dalej w takim razie. Kurde, od tego miejsca aż. Ja jebie. Dobra, skoczmy na dół. Okej. Okay. Hmm.
Dobra, jesteśmy w tym miejscu. Mamy tylko jeden pijasek, żeby cofnąć czas. A czy ja tutaj bym spadł, jakbym poleciał? Chyba tak. Nie no, na bank, bo tutaj są przecież drzwi. Znaczy te okna otwarte. No dobra. No odskakuj tutaj. Teraz tutaj. F. Ta. To główne jest tutaj, w tym miejscu, okej. Okay. Dobra, zamykamy drzwi. Hop. Na dół. I teraz możemy spokojnie sobie przebiec. Takie to było proste. Okej, okay, lecimy dalej. I jesteśmy już. Dobra, tutaj są kolce oczywiście. I one coś otwierają. Okej. Okay. Uwaga, 3, 2, 1. Ciśniemy. Mam cię. Chyba. Nie, nie otworzyłem tego. O, fuck. Skurczyby kina. Nie mam dwóch broni. To jest najgorsze. Ale pójdziemy sobie tędy. Co za pizda? Aha, dobra. Od niej nie mogę. Ups. Niedobrze. Mam mało życia, wciąż mało życia, a taka... Kurde, to są pizdy jebane, nie? Dajcie spokój. Są pojebani. Jednym słowem. Skaczemy może w ten sposób? Dobra. Może się uda tą jedną rozwalić od razu szybko? Zanim tamte się pojawią? No gin pizdo. O nie. No szkur. Mało życia. Dobra, jedna chyba... Nie, kurde, ona żyje dalej. Kurde, nawet się bronić przed tym nie mogę. Jebane suki, no. Oj, zginąłem. Nie mogę, kurde, zginąć jak ona... Moment, uciekamy sobie w tą stronę. Ło, uciekam od niej. Co za pizda? Jebana. Dobra, moment. Może się uda jakoś inaczej to zrobić. Zostało ich trzech, w tym dwóch... Nie, w tym trzech nie ma już prawie... Życia, skacz! Dobra. Moment. Uwaga, skacz. Mam cię! Jak to piasek?
dziewczynki. Nie. Okej. Okay. Znowu piasek weźmiemy. Nie, skacz. Uff. Mam cię. Została jedna. I ta jedna mnie rozpierdoli. Daję głowę. Chociaż może jeśli mi się uda tak ją atakować. Oh fuck. Dobra. Ona nie może mnie rozpierdolić. Gdzie ty jesteś? Oj. No nie. Ostatni piasek mi został. Bez przesady. Dobra. Kontrujemy. Jeszcze trochę. Dobra, bez przesady, nie? Ja pierdolę. Nie pytajcie się, co tu się stało. Ostatnia dziwka mnie rozjebała, no. Aż muszę się kawę napić. I od zapisu. Ja pierdzie. Dobra, witajcie z powrotem. Musiałem jednak trochę uciąć ten materiał, bo kurde, te dziwki jebane są przejebane normalnie. Już zginąłem chyba z 3 razy w tym miejscu. Dobra, teraz spróbujemy. Gdyby one od tyłu nie atakowały tak chillowo, to by było jeszcze lepiej. Chyba, że da rady ich jakoś... O, oh, fuck. To nie działa w ogóle. Znaczy, mi chodzi o te kolce. W ogóle nie działają. No masz. Menda. Jest! Kurwa, ale to było mistrzowskie. Jeszcze raz. No chodź to, chodź. Gin pizdo. To była pułapka po prostu do aktywowania. Dobra, jestem załamany w tym momencie. W tym momencie. Mnie to załamało już. Okej. Okay. Skaczamy na drąbka. Wyżej.
Okej, dobra, w którą stronę? Ja muszę chyba. Tak, muszę jakoś wyżej skoczyć. Okej, to spróbujemy trochę się przenieść w tą stronę. Oj, nie, 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 to jednak nie ma być tak. Tutaj jednak. Mówię, trochę nie widzę za bardzo przez ten ekran, jak mi tak światło daje, razi. I mogę się czasami mylić. Ale. Tak. Wiedziałem, że to nie może być tak łatwo. Tylko zaraz, ja mam przejść. Nie, tędy nie, tutaj. Po tej drugiej stronie. Okej. I na drugą stronę. Okej, dobra. To czekamy, aż ten wał przeleci. Hop. O. No, halo. Dobra. No, nie było tak ciężko nawet. Okej, gdzie my jesteśmy? No, kamera. Współpracuj ze mną. Lecimy. Nie. Bo to jest ta druga lina, żeby się tej drugiej liny złapać. No ale zginąłem od razu, no. Dobra. To czekamy w takim razie, dobrze. Okej. I z tego co widzę, to będziemy przenosili się znowu w czasie. Bardzo fajnie. Okej, zapiszmy sobie w tym miejscu grę, bo to kurde jest przejebane, co tu się działo w ogóle wcześniej. Nowy stan gry. Pyk. Okej. Dobra, naszym zadaniem. Naszym zadaniem jest odpalić te wszystkie piaski, czy co to jest, kurde. Aha, dobra, one świecą. To trzeba w odpowiedniej kolejności. Okej. Okay. Ten nie. Ten nie. Ten nie. Ten. Czyli ten będzie pierwszy, to spróbujemy po ukosie. O, ten też nie, dobra. Ten. Ten, czyli te dwa. No to chyba będzie łatwe. Później to? Tak, dobra. I to ostatnie. I jest. Jest portal. Lecimy. Zdobywasz oko burzy. Ta moc pozwala ci spowolnić czas dla wszystkich poza tobą. Przez kilka sekund masz znaczną przewagę prędkości. Naciśnij R, aby tę moc włączyć. Naciśnij ponownie R, aby ją wyłączyć. Przydatne, chociaż w pierwszej części Prince of Persia w ogóle tego nie używałem praktycznie. No ale dobra, przenieśliśmy się w takim razie w czasie. Te pułapki. Ojej, tutaj. Te pułapki i pułapki działają na moje nieszczęście. Wow. Ale mi się udało.
pytań. I tutaj. Fajnie, że wszystko się zmienia od razu. Całkowicie inaczej to wygląda. Zajebisty motyw jest w tym. Dobra, teraz niżej. Ok, nie zginąłem. Jeszcze niżej. No i cóż, jesteśmy na samym dole. Chyba. Dobra, widzę, że jakieś drzewo tutaj rośnie. Piasek dostaliśmy. Co to otworzy nam? Okej. No i fajnie. Dobra. Weźmy sobie w końcu tą drugą broń. Co to jest? Aha. Dahaka, strażnik czasu. Przez całą grę będzie nas ścigał. Ścigała taka bestia. Ej, tu, ten deskacz, dobra. No. Biegnij. Kurde, taka daleka droga, a on ten. On tak łatwo przeskakuje, nie? Ostro. Zaraz. Nie, chyba tam nie doskoczy. Uwaga, teraz. Teraz tutaj? Tak. I od razu walka jakaś będzie, z tego co słyszę. Wow. No ale to najsłabszy przeciwnicy to nie jest. No szkurde. To jest paranoja. Masz mendo. Pięknie. Nie. Ciebie to nikt nie. No masz, przyprowadziła przyjaciółkę jeszcze, no. O, udało mi się przeskoczyć w ogóle. O, znowu. Nie sparowała tego ataku. Okej, okay. Wszyscy? Mam nadzieję. Weźmy sobie wybranie jakąś. Może tą? Nie.
Nawet biec po ścianie. No dobra, ale to już wiemy. Okej. Tutaj? Tak. I tu. Dobra, w końcu doszliśmy do zapisu przy okazji. Zapiszmy sobie tą grę. Bardzo ładnie. Mroczna dłoń losu. Ołtarz ofiarny. Przeszłość. Tak. Dobra. Myślę, że w tym odcinku sobie zakończymy oczywiście ten moment. Dzięki wszystkim za uwagę. Oczywiście zachęcam do postawienia lajka, jeśli się odcinek spodobał, oczywiście pod filmem. Pisanie komentarzy tak samo bardzo dobre będzie. Nowych użytkowników oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Na razie trzymajcie się i do następnego odcinka. Piona!